Witam Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszej lekcji omówimy sobie budowę i sposoby poruszania się pierwotniaków. Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, pierwotniaki są to organizmy już eukariotyczne. Jest to jedna z grup należących do protistów, dokładnie są to te protisty zwierzęce. Są one zawsze zbudowane z jednej komórki, która posiada oczywiście jądro komórkowe, ponieważ należą do eukariotów, muszą to jądro komórkowe posiadać. Poświęciłam im osobną lekcję, ponieważ na maturze często można spotkać właśnie zadania dotyczące pierwotniaków, szczególnie zadania, które dotyczą ich funkcji życiowych. Następną lekcję całą poświęcimy sobie właśnie na rozwiązanie takich przykładowych zadań dotyczących funkcji życiowych pierwotniaków. Jednak dzisiaj przedstawimy właśnie sobie ich budowę, żeby później te funkcje życiowe móc lepiej zrozumieć, żeby mieć się do czego odnieść. Zacznijmy sobie może od takiego podziału pierwotniaków ze względu na sposób poruszania się. Możemy je podzielić na orzęski, widciowce, ameby. Te nazwy są dość takie sugerujące, ponieważ na przykład orzęsek posiada rzęski i tak dalej. Zaraz po kolei to wszystko sobie omówimy. Czyli orzęski, właśnie na przykład pantofelek. W ogóle on nazywa się pantofelek, ponieważ jak spojrzycie sobie na niego, to ma taki kształt właśnie przypominający podeszwę buta. Czyli właśnie stąd wzięła się nazwa pantofelek. Później będziemy jeszcze dokładniej omawiać sobie jego budowę, ale na razie skupmy się na właśnie tym organie, który służy do poruszania się, czyli właśnie na tych rzęskach. Te rzęski poruszając się wprawiają w ruch pantofelka, dlatego może on sobie pływać, bo pantofelek jest organizmem żyjącym w wodzie słodkiej. Takiego pantofelka możecie spotkać na przykład w kałuży. Oczywiście nie widać go gołym okiem, ale jeśli pobralibyście sobie na przykład próbkę takiej wody pochodzącej z kałuży i obserwowali ją pod mikroskopem, wtedy na pewno zobaczylibyście takie pantofelki. Więc pantofelek należy do orzęsków, ponieważ posiada rzęski, które służą mu do poruszania się. Jeśli chodzi o widciowce, możecie tutaj zauważyć właśnie taką wielką widź. Stąd się wzięła nazwa widciowce i należy do nich na przykład taka euglena zielona. Ona właśnie porusza się dzięki tej widzi. Co ciekawe, zapewne wydaje się Wam, że porusza się w tą stronę. Tak większość osób myśli. Jednak euglena porusza się w tą stronę. Czyli ta widź jest z przodu jej ciała, ciągnie ją do przodu. Można to zapamiętać, ponieważ czasem również takie zadania pojawiają się. Jeśli chodzi o ameby, no to przykładem jest tutaj właśnie taka ameba, która ma charakterystyczny kształt, to znaczy można powiedzieć, że nie ma kształtu, ponieważ jest to tylko taka grudka jakby cytoplazmy i do poruszania się jej służą niby nóżki. Nazwa niby nóżki wzięła się stąd, że są to jakby takie uchyłki cytoplazmy, po prostu cytoplazma przelewa się do nich, wylewa i one powstają w różnych miejscach i w ten sposób ameba jakby pełznie. Można też mówić na nią pełzatka. Więc są to jakby takie nóżki, no ale nie są to takie typowe odnóża i stąd wzięło się ten przedrostek niby. Niby nóżki, ponieważ takie odnóża na niby służą do poruszania się, ale nie są to odnóża, tylko po prostu część jej ciała, przez które przelewa się cytoplazma. Czyli tu mamy taki ogólny schemat pierwotniaków, zaraz omówimy je sobie dokładnie. Mamy na przykład takiego pantofelka. Widzimy rzęski, które były pokazane wcześniej. I teraz tak, mamy tutaj dorysowane różne organelle. Zastanówcie się, co to może być. Otóż, to oczywiście rzęski. Zastanówmy się teraz nad tym. Tutaj macie jakby taki otwór gębowy pantofelka. Służy on do pobierania pokarmu. Tutaj znajduje się jądro komórkowe, bo wiemy, że pierwotniaki są eukariontami, czyli to jądro muszą posiadać. Jednak u pantofelka występuje ciekawostka tego typu, że posiada on dwa jądra komórkowe. Makronukleusz, czyli to duże jądro, oraz mikronukleusz.
to małe jądro, czyli jest to właśnie charakterystyczne dla pantofelka. No i ten makronukleusz, czyli to duże jądro, jest taką przechowywaniem głównej informacji genetycznej, natomiast ten mikronukleus służy do wymiany tej informacji między pantofelkami w procesie koniugacji. Jest to taki proces podobny do procesu koniugacji, który omawiałam na poprzednich lekcjach w przypadku bakterii. Również mogą pantofelki w ten sposób wymieniać się informacją genetyczną. Jeśli chodzi o te niebieskie kropki, są to wodniczki. Z tym, że te wodniczki są to wodniczki pokarmowe. Czyli one po prostu służą do tego, aby strawić ten pochłonięty przez pantofelka pokarm. Natomiast te wodniczki w kształcie takich charakterystycznych słoneczek są to wodniczki tak zwane tętniące. Wodniczki tętniące służą do tego, aby usuwać z pantofelka albo zbędne różne produkty, przemiany materii, albo po prostu nadmiar wody. Będziemy o tym dokładnie mówić na następnej lekcji, jak takie wodniczki pracują, jednak warto, abyście sobie zapamiętali, że taka wodniczka tętniąca występuje w pantofelku i właśnie jej zadaniem jest wypompowywanie na zewnątrz, na przykład nadmiaru wody, aby ta komórka nie rozerwała się, kiedy woda napływa do zewnątrz w nadmiarze. No tyle o pantofelku. Weźmy sobie euglenę. Euglena jest zaliczana do protistów zwierzęcych, ale niektórzy zaliczają ją do protistów roślinnych. Z tego względu, że jest ona jakby pomiędzy jednymi i drugimi, ponieważ porusza się, ma tą widź, tak jak procisty zwierzęce, natomiast zawiera również chloroplasty. Wiadomo, chloroplasty są charakterystyczne dla procistów roślinnych. Może ona sobie sama przeprowadzać fotosyntezę, więc jest tak jakby na pograniczu. Właśnie niektórzy zaliczają ją do pierwotniaków, inni do procistów roślinnych. Ma ona również jądro komórkowe, jak wszystkie procista, oraz wodniczki pokarmowe. Działają one na takiej samej zasadzie, jak te wodniczki pokarmowe, które były u pantofelka, czyli po prostu trawią pokarm, który dostanie się do wewnątrz eugleny, ponieważ ona może odżywiać się samożywnie, biorąc pod uwagę chloroplasty, ale może również odżywiać się cudzożywnie, czyli może sobie wchłaniać przez błonę pokarm. I właśnie wtedy działają te wodniczki pokarmowe. I w ramach ciekawostki mogę Wam dodać tutaj, że jest to tak zwana miksotrofia, czyli nie jest ani autotrofem, ani heterotrofem, tylko połączonym jakby organizmem samożywnym z cudzożywnym, czyli jest tak jakby takim miksotrofem, czyli jeśli ma dostęp do światła, wtedy odżywia się samożywnie, wykorzystując chloroplasty. Jeśli tego dostępu nie ma, no to sobie poluje na jakieś substancje odżywcze, no i wtedy odżywia się cudzożywnie. Nazywa się to miksotrofia. A w jaki sposób ona wie, czy ma dostęp do światła? Ma tutaj ona specjalną taką plamkę. Nazywa się to stigma, inaczej właśnie plamka światłoczuła. Zawsze ona znajduje się przy rzęsce. I jest to właśnie taki jakby receptor, który odbiera światło. I jeśli to światło jest, to wtedy działają chloroplasty. Jeśli nie ma, włącza się odżywianie heterotroficzne. Czyli tutaj była euglena. Jeszcze omówmy sobie amebę. Ameba, jak już wcześniej wspominałam, ma taki nieregularny kształt. Również jądro komórkowe znajdujące się w centrum, znajdujące się w amebie, tak jak u wszystkich innych organizmów eukariotycznych, również wodniczki pokarmowe, tak samo jak u eugleny i pantofelka. Oraz tutaj jeszcze narysowałam różne inne rzeczy, które ameba sobie zjadła, ponieważ w tych procistach zwierzęcych bardzo fajną sprawą jest to, że one po prostu są przeźroczyste. Jeśli obserwujemy je pod mikroskopem, to widzimy po prostu taki zarys komórki i wszystko to, co znajduje się w tej komórce w środku. Widzimy właśnie to jądro komórkowe, wszystkie wodniczki i właśnie na przykład jeśli taka ameba coś przed chwilką zjadła, również jeszcze to nie zostało strawione, również jest to widoczne. W ogóle zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli sobie pod mikroskopem na YouTube, jest
mnóstwo właśnie filmów, które przedstawiają takie preparaty prosto spod mikroskopu. Dobrze wpisywać sobie bardziej po łacińsku czy po angielsku te nazwy, ponieważ wiadomo jest tego więcej. Na przykład wpisując parametr się, możecie obejrzeć sobie pantofelka. Wpisując amo, eba, obejrzycie sobie ameba, no i euglena akurat brzmi tak samo, więc wystarczy wpisać euglena i wyskoczą Wam filmiki zawierające euglenę. Bardzo Was do tego zachęcam, ponieważ są to naprawdę ciekawe filmiki. No i właśnie tak jak mówiłam, zawierają na przykład taką euglenę, która sobie pełznie, bo oczywiście te procisy zwierzęce cały czas no, poruszają się. Nie jest to na przykład takie nudne, jak w przypadku procistów roślinnych, że one są w miejscu, nic się z nimi nie dzieje, tylko właśnie poruszają się cały czas. Widać właśnie, jak euglena wykorzystuje tą rzęskę, pantofelek rzęski. Widać, jak ameba przesuwa te swoje niby nóżki przez to, jak ta cytoplazma się przez nie przelewa. Ciężko jest to opowiedzieć właśnie, tak jak mówię, najlepiej sobie wpisać w YouTube i wtedy wyskakują filmiki, na których te organizmy są widoczne. Oglądając, możecie sobie właśnie porównywać z tymi schematami, które Wam tutaj narysowałam. Wiadomo, że w rzeczywistości wygląda to troszkę inaczej, jednak można zauważyć podobieństwo do tych narysowanych przeze mnie. Także zachęcam jeszcze raz do tego, abyście obejrzeli filmiki dotyczące tych procistów. Zapewniam Was, że będzie to bardzo ciekawe. To tyle na dzisiaj. Tak jak już mówiłam na początku, na następnej lekcji zajmiemy się właśnie czynnościami życiowymi tych pierwotniaków, więc powtórzcie sobie tą lekcję jeszcze raz, żebyście dobrze mogli zrozumieć to, o czym będziemy mówić na lekcji następnej. No i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.